Po tygodniu zmaganiu Puchar Rowerowej Stolicy Polski przy sporych problemach z aplikacją Ostrowiec Świętokrzyski znajduje się na 18 miejscu w rankingu 53 miast biorących udział w trzeciej edycji rywalizacji. 174 rowerzystów dotychczas pokonało blisko 20 tysięcy kilometrów, co daje 293 punkty. Rywalizację na bieżąco monitoruje Stowarzyszenie Ostrower. W tym momencie mamy zarejestrowanych 16 grup naszych lokalnych, które się rekrutują spośród uczniów szkół, pracowników różnych firm, też grup nieformalnych. Po treningu rowerowym, który się odbył od pierwszego dnia wiosny do 21 maja, najwięcej kilometrów na rzecz naszego miasta wyjeździła ekipa z grupy rowerowej OGAR. W tym tutaj należy powiedzieć dwóch jej członków, czyli Janek Wesołowski, który ponad 7 tysięcy kilometrów przejechał, co jest ogromnym, świetnym wynikiem, co spowodowało, że jest drugi generalnie w Polsce, i Wojtek Piwnik, który ponad 4 tysiące przejechał, jest ponad 12 miejscu. Aby przyłączyć się do rywalizacji, wystarczy zainstalować w telefonie aplikację Aktywne Miasta. Rzecz jest bardzo prosta, wchodzimy na stronę naszego sklepu, naszego smartfona, czy to na telefony z iOS-em, czy Androidem, ściągamy darmową aplikację Aktywne Miasta, ona działa na wszystkich telefonach, oczywiście jest darmowa. Odpalamy, wybieramy grupę, do której chcemy przynależeć, którą się identyfikujemy, i przede wszystkim miasto. Te grupy też można zakładać, wystarczy napisać do mnie na maila kamil.stelmasik@gmail.com. Ja taką grupę od razu zakładam jakby w panelu administracyjnym strony i ona jest od razu widoczna w aplikacji. I to też umożliwia nam taką dodatkową zabawę, że między sobą te grupy mogą rywalizować. Ostrowiec Świętokrzyski w ostatnim czasie postawił na budowę ścieżek rowerowych, m.in. z początkiem czerwca oddano do użytku ulicę Krzemienną, przy której znajduje się rowerowy trakt. A tym możemy jechać od ulicy Jurzeckiej aż do Bałtowa. Coraz więcej organizacji i stowarzyszeń organizuje wspólne wyprawy. Mam nadzieję, że też zorganizujemy jakiś ciekawy rajd. Miasto też ze swojej strony dołoży tutaj cegiełkę. Chcemy 20 czerwca mniej więcej zorganizować rajd rowerowy, który będzie w takiej trochę hybrydowej formie. Też jako taka właśnie forma zachęcenia mieszkańców do wzięcia udziału, jeszcze większego wzięcia udziału, zmotywowania się i pokręcenia kilometrów na rzecz naszego miasta. Zatem każdego dnia rowerzyści kręcą kilometry, a wyniki rywalizacji poznamy na koniec czerwca i wtedy dowiemy się, w czyje ręce trafi puchar i tytuł Rowerowa Stolica Polski 2021.